Jak co roku o tej porze przyszła niepostrzeżenie. I co z sobą przyniosła? Na żółto i brązowo pomalowała świat, ale też zimno, katary, kaszle, dreszcze i inne paskudztwo. Nasz nieodłączny znajomy wirusek SARS-CoV-2 o COVID-19 prawie zapomnieliśmy, ale on o nas nie zapomniał. Jesień to taka pora roku, kiedy powinniśmy szczególnie zadbać o nasze zdrowie. I nasuwa się pytanie, zaszczepiamy się? Bo zdrowie jest najważniejsze. Magdalena Kowalczyk, zapraszamy. Witamy w programie. Zwykle się mówi, że Polacy powszechnie znają się na zdrowiu, ale o zdrowiu najlepiej rozmawiać z lekarzem. Dzisiaj w programie rozmawiamy z panią Moniką Olczak-Mazurek, lekarzem pediatrą. Witamy serdecznie. Witam państwa. Pani doktor, jesień taka piękna pora roku, kolorowa, tyle skarbów jesiennych, a to jest taki najgorszy okres, kiedy przeziębiamy się, kiedy kaszlemy, kichamy i moc wirusów dookoła. No tak. To teraz, no jak zachować to zdrowie? Jak się uchronić? No przede wszystkim ważne jest zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i profilaktyka infekcji, tak? Czyli to, co możemy zrobić na co dzień we własnym domu, we własnym ogródku. Wszystkim się wydaje, że w momencie, kiedy zmienia się gwałtownie aura, robi się zimno, no to oczywiście trzeba się ubierać na cebulę, siedzieć w domu, nie otwierać okien, nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie. Ważne jest to, żeby czy to dorosły, czy dziecko, ja akurat zajmuję się dziećmi, ale dorośli też podobnie jakby myślą, tak? Czyli wychodzą z założenia, że jak jest zimno, to najlepiej w domu, w czterech ścianach, w ciepełku. No myślę, że raczej nie. Czyli trzeba się ubrać właściwie, ubrać najlepiej na cebulkę, tak żeby móc coś dołożyć czy zdjąć. I aktywność fizyczna na zdrowym powietrzu jak najbardziej polecana i zachęcamy do tego, czy to będą dzieciaki, czy to będą osoby starsze, czy to będą ludzie w naszym wieku aktywni jeszcze zawodowo, to ważne jest, żeby wygospodarować te pół godzinki, 40 minut codziennie, żeby na tym powietrzu być. I tak by się wydawało, że jest temat oklepany, przegadany właściwie, tak? My co roku powtarzamy te programy. Pani doktor, ale to jest wciąż za mało, bo znów naokoło wszyscy są kichający, absencja w pracy, w szkołach, w przedszkolach. No tak, ale wynika to między innymi z tego, że osoby, które są infekcyjne w trakcie świeżych infekcji nie izolują się, tylko powielają infekcje wśród wszystkich domowników, wszystkich współpracowników, tak? Nie chcą się izolować, nie chcą akceptować tego, że maseczka jest czymś, co w okresie infekcyjnym jest ważne. Widzimy to nawet w przychodniach u nas, tak? Że osoby ze świeżymi infekcjami, gorączkujące, kichające, prychające, przychodzą bez żadnego zabezpieczenia, co oczywiście stanowi zagrożenie zarówno dla pacjentów w poradni, jak i dla personelu medycznego, bo my też chorujemy jak wszyscy. Czyli w momencie, kiedy mamy styczność ze świeżą infekcją, zwłaszcza z wirusem, którego nie znamy, bo zmutował, bo powielił, no to też zdarza nam się chorować tak jak wszystkim państwu. W związku z tym apelujemy, że no, pacjenci powinni chronić siebie tą maseczką, no i jednocześnie chronić wszystkich dookoła. Jest to bardzo trudne do wyegzekwowania i do zrozumienia, powiem szczerze. I nie wiem, z czego to wynika. Oczywiście wszyscy mówili, a COVID to już był. Okej, był, jest, będzie i tak. Będzie mutował. Natomiast to nie chodzi o COVID. Chodzi o infekcje wszystkie sezonowe. W tej chwili mamy mnóstwo gorączkujących gardeł wśród dzieciaków, mamy jelitówki, lada moment pewnie rozpocznie się grypa. W związku z tym jest to ochrona nie tylko dla pacjentów, ale tak jak mówię, dla wszystkich dookoła. No to jak przekonać społeczeństwo? Wszystkich. Ja zawsze proszę i tłumaczę. Ta tak? świadomość Mówię, proszę człowieka. Państwa, chronicie nie tylko siebie, chronicie również mnie. W momencie, kiedy mnie nie ma w pracy, państwo zostajecie bez lekarza. No, bez pediatry, tak? I pretensje macie do mnie, że ja jestem chora.
W związku z tym staramy się oczywiście edukować, tłumaczyć, tak, i prosić pacjentów, zwłaszcza tych, którzy są świeżo infekcyjni, żeby ta maseczka jednak nie była złem koniecznym, tylko czymś, co po prostu towarzyszy nam w drodze do tego lekarza, czy nie wiem, w drodze do sklepu, czy gdziekolwiek indziej, bo pamiętajmy, że w skupiskach ludzkich nie wiemy tak naprawdę, z czym jest człowiek obok. Czy on jest zdrowy, czy chory i chory na co. W związku z tym to nie jest tak, że my straszymy i że mówimy maseczka po prostu tak od rana do wieczora, nie. Ale w momencie, kiedy człowiek jest infekcyjny albo jeśli jest to osoba starsza z chorobami współistniejącymi, to ta maseczka może wiele zmienić. No właśnie, mi się wydawało, że te czasy covidowskie dosłownie powinny nas czegoś nauczyć. Noszenia maseczek. I tak powiedziała pani doktor, że nie na okrągło. Tylko w takich szczególnych wypadkach, też, przypadkach i tak dalej. My też nie mówimy, że państwo musicie, tak, przyszedł październik i wszyscy mamy chodzić w maskach. Nie. Ale jeżeli jest to świeża infekcja, czujemy się po prostu niewyraźnie, nie wiemy do końca, na co chorujemy, tak, no to potencjalnie jesteśmy osobami, które przenoszą tą infekcję na wszystkich dookoła. Więc to wynika absolutnie tylko z tego, z takiej troski o siebie, ale też o współmieszkańców, współpracowników, tak? Czyli o osoby, z którymi obcujemy na co dzień. O tym COVID-zie, dotknęliśmy COVID-a i oczywiście on jest cały czas z nami, on nigdzie nie odszedł, oczywiście, tylko może ubranko swoje zmienił, tak? Nazwę zmienił. Tak. Zmienia ubranko, zmienia nazwę, zmienia troszeczkę objawy. Czyli generalnie on rzeczywiście w tej chwili nie jest aż tak inwazyjny jak dotychczas, czyli nie powoduje niewydolności oddechowych u osób, które są zdrowe. Natomiast daje objawy grypopodobne, daje objawy brzuszne, czyli takiego nieżytu żołądkowo-jelitowego, daje objawy gardłowe, osłabienia siły mięśniowej, czyli generalnie taka pseudogrypa, tak? W różnej postaci. I często jest tak, jak wykonujemy pacjentowi test i test wychodzi dodatni, to nagle jest mocno zaskoczony, że to jest właśnie COVID. Ale jak to? To COVID jest? No jest. Jest, będzie i będzie jeszcze z nami przez wiele lat prawdopodobnie. W związku z tym, no wiadomo, że nie ma w tej chwili już kwarantanny, nie ma przymusu izolacji. Natomiast generalnie uważam, że wszyscy pacjenci, którzy mają ten test dodatni, te testy są dostępne wszędzie. To w tej chwili to są niewielkie pieniądze. Wykonanie takiego testu jest bardzo proste, można go zrobić samemu w domu, jeśli podejrzewamy, że jest to tego typu infekcja. I prosimy pacjentów tak naprawdę o rozsądek i o to, żeby ten tydzień w domu w jakiejś takiej względnej izolacji pozostali. No, żeby posłuchali. Gwarancji nie mamy, ale edukujemy i prosimy. Pani doktora, skoro mówimy o grypach, zakażeniach, wszelkich wirusach, COVID-zie, no to szczepionki, nie da się o nich nie powiedzieć. Szczepienia na grypę są dostępne, szczepionki są dostępne w zasadzie już od sierpnia. W różnych postaciach, generalnie skuteczność ich jest porównywalna. Jest o tyle fajnie, że Ministerstwo Zdrowia przychyliło się jakby do profilaktyki chorób i te szczepienia są bezpłatne dla dzieci, czyli dla osób od 0 do 18 roku życia, dla seniorów po 65 roku życia, dla kobiet w ciąży. W związku z tym wystarczy poprosić swojego lekarza o to, żeby taką receptę wystawił, odebrać preparat z apteki, przyjść, zbadać się i zaszczepić. Wyszczepialność jest różna w różnych grupach tak naprawdę. A kto powinien się zaszczepić? Na pewno osoby z chorobami współistniejącymi, na pewno dzieciaki, które edukują się w placówkach publicznych, gdzie te grupy wiadomo są duże i są narażone na to, że jeden przekaże drugiemu. Na pewno osoby, które mają kontakt z chorymi, czyli służba zdrowia i nauczyciele, tak? No to takie grupy, u których niestety to narażenie na wszystkie infekcje jest związane z tym, że mają kontakt z innymi ludźmi, którzy przychodzą po prostu chorzy. Myślę, że na pewno dobrze byłoby, gdyby osoby pracujące w handlu, w jakichś takich placówkach, gdzie rzeczywiście tych osób przewija się dużo. W większych skupiskach, prawda? Tak, na pewno jest to ważne. Dlatego mówię, no, na pewno osoby wszystkie z chorobami współistniejącymi, z chorobami nowotworowymi, diabetycy, no to są osoby takie, które, u których każda infekcja, w tym grypa, może powodować poważne powikłania. Czy można powiedzieć, kto się nie powinien szczepić?
Osoby, które mają reakcję alergiczną na jakiś składnik preparatu, no bo są takie osoby, które wiedzą, tak, że na przykład po szczepieniu byli kiedyś szczepieni, wystąpiła jakaś reakcja alergiczna, czy w postaci skórnej, czy w postaci ogólnoukładowej, te osoby na pewno nie mogą się szczepić. I nawet gdyby chciały, to my mówimy nie, tak, czerwone światło, nie szczepimy, bo nie wiemy, jak pani czy pan na tą szczepionkę zareaguje. To są szczepionki przeciw grypie, a szczepionki te antykowidowe? Szczepionek antykowidowych teoretycznie nie mamy nadal. W związku z tym no trochę jesteśmy tacy rozżaleni faktem, bo pierwsza fala tego COVID-u w tym roku to był wrzesień. W zasadzie pierwsze zachorowania takie potwierdzane testami u dużej rzeszy społeczeństwa, to w zasadzie to już była końcówka sierpnia. Wrzesień był mocno covidowy, w tej chwili widzimy, że odrobinę się wygasza, czyli te zakażenia będą falowały. Tak? Czyli w momencie, kiedy po prostu będzie ich więcej, nie będziemy przestrzegać jakiegoś takiego reżimu higieny sanitarnej, to na pewno tych zachorowań znowu będzie więcej, czyli będą górki i dołki. Są pacjenci, którzy dopytują już bardzo o to szczepienie. No czekamy cały czas, kiedy nam ministerstwo tą szczepionkę rozdysponuje pomiędzy poradniami, pomiędzy aptekami, no bo nie zapominajmy, że zaszczepić się na grypę czy na COVID możemy nadal w aptece, tak? Czyli to nie musi być placówka ściśle medyczna, czyli poradnia. Możemy takie szczepienia odbyć w aptekach. Farmaceuci są przeszkoleni w tym zakresie i można szczepić. Mało tego, szczepionkę na grypę można skojarzyć ze szczepieniem na COVID, czyli zaszczepić się na jedną i drugą chorobę na jednej wizycie szczepiennej. Pięknie. Wystarczy takie udogodnienia, oczywiście. Ale naprawdę chyba nawet duża część społeczeństwa chce się nadal szczepić. Tu nie mówimy o tych antyszczepionkowcach. Na pewno są rzesze ludzi, którzy te szczepienia przeszli bardzo dobrze. Mhm. Bez żadnych odczynów poszczepiennych, nawet w postaci miejscowych odczynów związanych, nie wiem, z bólem samym ramienia, czy jakimś stanem podgorączkowym, czy uczuciem rozbicia. Są osoby, które absolutnie nie miały żadnych objawów poszczepiennych. I te osoby, no ponieważ nie chorowały albo przechorowywały bardzo łagodnie tą infekcję, to dopytują o kolejny cykl szczepień. No to jeszcze mamy jedną grupę szczepień, pewno mamy więcej, ale taką może na czasie. Szczepienia przeciw HPV. Pani doktor, przypomnijmy, bo obserwujemy, że jednak aż takie zainteresowanie, jakie byśmy chcieli, nie ma tego zainteresowania. Co to za choroba i jak działa szczepionka? Szczepionki mamy dwie dostępne na rynku. Jedna i druga jest w tej chwili dla dzieciaków zupełnie nieodpłatna. Ministerstwo rozszerzyło program szczepień. Pierwotnie on był w wybranych poradniach, tutaj tomaszowskich, mówię na terenie oczywiście powiatu, ale na terenie kraju również. Natomiast w tej chwili szczepienia mają przejąć szkoły. Tak, czyli od 1 września rodzice dostali informację, że takie szczepienia będą dotyczyły dzieci w tej chwili już od 9 roku życia, wcześniej było od 12 do 14 roku życia. Schemat szczepienia dwudawkowy, szczepionka bezpłatna, jedna dziewięciowalentna, druga dwuwalentna, skuteczność jednej i drugiej porównywalna. Zapobiega rakowi szyjki macicy u dziewczynek, zapobiega wszystkim nowotworom układu rodnego, ale i płciowego zarówno u dziewczynek, jak i chłopców. Również nowotworom gardła, krtani, tak, tam gdzie wirus HPV może się umiejscowić. Szczepionka ma bardzo wysoką skuteczność. W Australii całkowicie wyeradykowali zakażenia HPV, są szczęśliwcami, szczepią od wielu lat i generalnie nie mają zakażeń HPV i nowotworów wywołanych tym wirusem. W związku z tym, chociażby z tego powodu, uważam, że szczepienie jest warte rozważenia przez rodziców. Oczywiście mnóstwo pytań do nas jako do pediatrów, czy warto, czy którym preparatem, tak? Czy w tym 9 roku życia to by już na pewno, a może poczekać do tego 12 czy 14. Generalnie dzieci po 5 roku życia są w tej luce szczepiennej, tak? Czyli między 5 a 10 rokiem życia w zasadzie żadnych szczepień nie podajemy, nawet 14 rokiem życia. W związku z tym to jest najlepszy czas, żeby wykorzystać to okienko szczepienne na podanie dodatkowego preparatu. Stąd myślę, ministerstwo też rozszerzyło ten zakres wieku
żeby dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych pacjentów szczepionek. Skorzystajmy z tego dobra, które mamy. Zwłaszcza, że mówię, no szczepionka jest całkowicie bezpłatna dla dzieci, tak? Wcześniej był to rzeczywiście koszt, który rodzice ponosili i nie wszystkich było stać na najzwyczajniej na świecie na zaszczepienie dziecka, bo nie jest to tani preparat. Natomiast na chwilę obecną, kiedy mamy go nieodpłatnie, no to grzechem byłoby nie skorzystać, uważam, tak? Ja sama jestem matką dwóch córek, są zaszczepione i myślę, że no, każdy zdrowomyślący człowiek powinien w taki sposób do tego podejść, że jeżeli możemy wyeliminować tak groźną chorobą, jaką jest nowotwór, szyjki macicy, prącia, no to warto chyba, tak? No ale to są te młodsze wiekowo dzieci, chłopcy, dziewczynki. Pani doktor, a co z tymi 20-parolatkami? Jeżeli nie były szczepione, też szczepimy. No wtedy szczepionka niestety jest, jedna jest, ma 50% odpłatność, druga 100% odpłatność. Preparat jest dostępny na receptę. Mogą się szczepić również ludzie, którzy są zakażeni wirusem, o czym część osób w ogóle nie wie, tak? Też mogą się zaszczepić. W związku z tym tak naprawdę wszystkie osoby przed okresem prokreacyjnym powinny być szczepione no nieodpłatnie w zakresie programu. Wszystkie pozostałe w zależności od, że tak powiem, chcenia. Nie ma przeciwwskazań do tej szczepionki. Czyli praktycznie. Każdy może zaszczepić się, prawda? No tak, no mówię, jedynymi przeciwwskazaniami do szczepień są ewentualne odczyny po podaniu preparatu, takie, które eliminują pacjenta już jakby z tej puli osób szczepionych, tak? Czyli najczęściej jest to reakcja alergiczna, nie wiem, czy na białko jaja kurzego, na którym jest nam namnażana szczepionka. Bardzo różne, tak? W różnym mechanizmie, ale tych pacjentów jest naprawdę niewielu. To są ludzie, których można policzyć naprawdę na palcach jednej ręki. Czyli generalnie preparaty są naprawdę bezpieczne. Czyli jak zbawienna jest szczepionka dla ludzkiego życia. Pani doktor, prawda? Chciałabym jeszcze dodać, żeby nie wiem, przemyśleć również sprawę szczepienia na krztusiec. Mieliśmy plagę krztuśca w tym roku i naprawdę jest to jeden z niewielu lat, gdzie te zachorowania są nasilone tak bardzo, że zaczęliśmy mówić już o takiej trochę epidemii tego krztuśca. Krztusiec jest chorobą bakteryjną. Szczepienia są w programie szczepień, natomiast ostatnie szczepienie dzieci przechodzą w 19 roku życia. Szczepionka chroni na około 10 lat. Mało kto się później doszczepia. Tak? Mało kto z ludzi dorosłych myśli o tym, że a może by na ten krztusiec się jednak doszczepić. Na pewno powinny doszczepiać się osoby, kobiety w ciąży, które spodziewają się dziecka ze względu na to, że taki mały człowiek w momencie, kiedy nie ma swojej jeszcze własnej odporności poszczepiennej, jest bardzo narażony na ciężki przebieg krztuśca. W związku z tym zarówno kobiety w ciąży, jak i osoby z najbliższego otoczenia dziecka, tak? Dziadkowie, tatuś, przyszła opiekunka, powinny przemyśleć to, czy po prostu nie trzeba się zaszczepić, żeby chronić tego małego człowieka od chwili narodzin właściwie, tak? I rzeczywiście w tej chwili są preparaty, które są dedykowane kobietom w ciąży i ginekolodzy coraz szerzej mówią o tym, że w momencie, kiedy pani zachodzi w ciąży, warto jest przypomnieć tą szczepionkę na krztusiec. Pani doktor, takich kilka cennych wskazówek. Jak przetrwać jesień, piękną porę roku, kolorową, ale żeby się nie zarazić, nie chorować, być w pełni sił. Proponuję zdrowo się odżywiać. Ważne są warzywa, owoce, jak najmniej przetworzonej żywności, jak najmniej cukru. Oczywiście no, w granicach zdrowego rozsądku, ale to jedzenie jest niezmiernie ważne, dlatego że w ten sposób dostarczamy organizmowi właściwych wartości odżywczych, witamin, mikroelementów. Nie musimy tak naprawdę, jeżeli zdrowo jemy, suplementować niczego specjalnie, poza może witaminą D, no bo żyjemy w takim klimacie, gdzie rzeczywiście tego słońca za chwilę będzie mało. Natomiast pozostałe składniki odżywcze powinniśmy dostarczać organizmowi z pokarmu. I jeżeli człowiek się zdrowo odżywia, to naprawdę nie musi używać żadnych suplementów dodatkowych, tak?
warto myśleć o jakichś tak zwanych zdrowych rzeczach, czyli naturalnych rzeczach. Czyli nie wiem, sok z malin, sok z czarnego bzu, miód, imbir. To są takie rzeczy, które w pierwszych jakichś takich objawach przeziębieniowych bardzo często podnoszą naszą naturalną odporność, którą każdy z nas posiada tak naprawdę, tak? W związku z tym, jeżeli próbujemy ratować się, to zaczynajmy od naturalnych metod, bo bardzo często one wystarczają. Gro moich pacjentów, gro mam, wie, że jeżeli dziecko zaczyna gorączkować, to lipa z maliną działa cudownie na potnie i przeciwgorączkowo. I w postaci herbatki można spokojnie się posiłkować i wtedy dziecko niekoniecznie wymaga podaży leków przeciwgorączkowych, typowo takich farmaceutycznych. Także tych składników takich naturalnych jest bardzo dużo i zachęcam do spróbowania ich. Druga rzecz, no to aktywność fizyczna i ruch i powietrze. Nie bójmy się wychodzić na dwór. Wiadomo, że niestety Tomaszów no te warunki smogowe ma bardzo różne w okresie grzewczym, tak? Ale próbujmy te dzieciaki czy sami siebie zawieźć gdzieś do najbliższego lasu i pospacerować chociaż trochę w ciągu dnia. Bo to ważne, bo to też podnosi naszą odporność, bo to poprawia nasz nastrój i naszą koncentrację, to odstresowuje i na pewno nie przynosi nikomu krzywdy. No, kolejna rzecz to oczywiście profilaktyka infekcji, czyli starajmy się nie spotykać z osobami świeżo infekcyjnymi. Starajmy się izolować zarówno my, jak i dzieciaki od osób świeżo chorych, od jakichś takich dużych skupisk. Nie mówię o placówkach edukacyjnych, ale generalnie w tym okresie, no nie wiem, sala zabaw na przykład, to nie jest najlepszy wybór, tak? Bo gro dzieci jest w trakcie wylęgania jakiejś infekcji, część z nich jest już świeżo zarażona czymś i można się świetnie poczęstować w takiej sali zabaw jakimś kolejnym przypadłością. No i co? No, profilaktyka w postaci oczywiście szczepień. Jeśli Państwo zechcecie się szczepić, to zapraszamy do swoich placówek medycznych czy do aptek, można to zrobić. I myślę, że jeżeli w taki sposób będziemy postępować, to na pewno i jesień, i zimę, i przedwiośnie przebędziemy w dobrym zdrowiu i dotrwamy znowu do lata, gdzie będzie ciepło i przyjemnie i będzie można trochę zluzować. Czego pani doktor z całego serca życzymy? Tego zdrowia, żeby nikt nie infekował tam, tak? Nie wchodził z wirusami. No to jest niemożliwe generalnie, bo ja jestem po to, żeby tym pacjentom pomagać i przychodzą z różnymi infekcjami, aczkolwiek na pewno jeżeli w ramach szacunku dla mnie nałożą maseczkę, to będzie mi bardzo miło. Dziękujemy za cenne rady. Szanowni Państwo, naszym Państwa gościem była pani doktor Monika Olczak-Mazurek, pediatra z Tomaszewskiego Centrum Zdrowia. A my radzimy zastosować się do wszystkich wskazówek pani doktor. Dziękujemy pięknie. A przynajmniej do połowy i odniesiemy sukces. Tak. Dziękujemy pięknie. Dziękuję również.